Proszę księdza biskupa, w jaki sposób w Wojsku Polskiemu mówi się o Panu Jezusie, w jaki sposób głosi się Ewangelię żołnierzom w Polsce? Mogę wspomnieć, że są trzy takie drogi. Pierwsza rzecz to bardzo dużo Biblii jest drukowanej w języku polskim, ale także i w języku angielskim, a więc pierwsze dać Słowo Boże do ręki. Po drugie, wykorzystujemy i liturgię, ale i poza liturgią o każdą okazję, by głosić Słowo Boże, bo wiara jest z tego, co się słyszy. No i wreszcie ten trzeci sposób, no bardziej przekonują czyny aniżeli słowa, czyli świadectwo. I myślę, że to jest niezwykle ważny element, przekonywujący. No jeżeli kapelan jest 6, 7, 8 miesięcy na misji, 7 dni w tygodniu razy 24 godziny, to oni go prześwietlą, on jest tak jak na dłoni. I kiedy się przekonają, że to nie jest szukanie siebie, ale że on niesie Chrystusa, to wtedy się otwierają. Otwierają się nie na niego, ale na słowo, które głosi. Ksiądz biskup jeździ, wizytuje różne jednostki. Jak żołnierze przyjmują kapelanów swoich? Jak z nimi współpracują w jednostkach? Oczywiście to dużo zależy od kapelana, bo wiemy doskonale, że można mieć wszystkie przepustki, ale drzwi będą zamknięte. Na pewno drzwi do serc i umysłów. Jeżeli kapelan ma coś w sobie, czym emanuje, no to wtedy ma siłę oddziaływania. Muszę powiedzieć, że w służbach mundurowych, w wojsku, ale także i w policji, w straży granicznej jest bardzo dużo ludzi szlachetnych, ludzi otwartych na spotkanie z kapelanem. Jeżeli pójdzie, bo ma problem, do psychologa, to psycholog zrobi notatkę. Kapelan, no jak kamień w wodę, zabierze to sobą i w sobie, ale jednak podzieli się tym krzyżem, który niesie, czyli troszeczkę na barki przerzuci na barki kapelana. To jest bardzo istotne. W okopach nie ma niewierzących i przychodzą ludzie, którzy niekoniecznie mają coś wspólnego z Panem Bogiem, z Kościołem, ale jednak chcą porozmawiać z kapelanem, bo oprócz sprawowania liturgii, głoszenia Słowa Bożego, każdy kapelan, który wyjeżdża na misję, ma taki rozkaz. Pamiętaj, masz być takim odgromnikiem emocji. A jeżeli się wyciszy te emocje, jak się człowiek otworzy, to dzieją się rzeczy przeciwne. Spowiedzi po latach. Zawsze kapelani przygotowują bardzo dużo ludzi dorosłych do bierzmowania. Ja, to jest ewenementem, kiedy jestem w parafiach wojskowych, to nieraz 40, 50 i więcej procent to są ludzie dorośli, prawda? Ludzie, którzy przychodzą w mundurach, ludzie, którzy przychodzą z całymi rodzinami. Ale to charyzmat kapelana, to jest właśnie to, że on nie głosi złej nowiny, tylko dobrą, radosną nowinę, bo Ewangelia jest dobrą, radosną nowinę i potwierdza to właśnie życiem zgodnym z Ewangelią. Gdyby któryś z księży diecezjalnych bądź zakonnych chciał zostać kapelanem wojskowym, to księży biskupie, co powinien zrobić? No po pierwsze, musi odkryć powołanie w powołaniu. A więc jeżeli by to była próba ucieczki od katechezy, od biskupa, no to musi być świadomy tego, że trafi tutaj na biskupa bardzo wymagającego. Ja mam zero tolerancji dla pewnych postaw, łącznie z eksmisją, nie tylko z diecezji, ale także i ze stanu duchownego. Zero tolerancji. Oni to wiedzą już 10 lat, mają to utrwalane jak dekalog, jak sześć praw wiary, prawda? Następna sprawa to no, musi mieć odpowiednią psychikę, odpowiedni, że tak powiem, duchowy format. Musi być bardzo mocny. Bo jeżeli pójdzie, no,
na pierwszą linię frontu kapłan sam, bo my jesteśmy rozrzuceni w Polsce, my jesteśmy poza granicami. No obecnie 11 jest poza granicami kraju, kolejnych 11 się przygotowuje. Zawsze dwa razy w roku takie 5-miesięczne kursy języka angielskiego są organizowane, a więc no, do 27% w rotacji. Kapelan musi być gotowy na to, by przenieść się i to w ciągu 2, 3, 5 dni ze Świnoujścia do Przemyśla, powiedzmy no, z Żagania gdzieś na Mazury. Nie ma problemu. I powiem tak, że mam wspaniałych kapelanów. Ludzi, którzy, jak to Ignacy Loyola mówił, no jezuita to ten, który, to jest mężczyzna z podniesioną nogą, prawda, zawsze gotowy do tego, żeby iść, być posłanym. I kapelani właśnie mają to w sobie, że oni są zawsze gotowi, by pójść. Jak słyszę, że tu czy tam wikary się opiera, bo on będzie miał 10 km albo 20 dalej do mamy, no to ja mówię, ja nie mam takiego problemu, oni są absolutnie dyspozycyjni. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja również dziękuję. Chcę podziękować Archidiecezji Łódzkiej. Mamy księdza Tomasza Wojciechowskiego, jest w ordynariacie polowym. Wspaniale pracuje nad morzem, ma mundur marynarski. W Akademii Marynarki Wojennej robi furorę. Nie tylko w ciągu roku, ale w czasie wakacji wyjeżdża na rejsy takie 3,5 miesięczne. Ale wiadomo, że ja biorę najlepszych z najlepszych. Najlepszych z najlepszych. Bardzo dziękuję.